Jak dobrze być w domu? Każdy z nas zna to uczucie, wjeżdżając na trasę zamkową. Dzieli ona Szczecin na dwie części, Wały Chrobrego i na Stare Nowe Miasto. Dzisiaj zgubimy się na Podzamczu. Zamczu oprowadzi nas Kamil Rzechuła z Podzamcze.org. Cześć. Cześć Karolina. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od miejsca, w którym fajnie się zgubić, ponieważ jest to dobry punkt orientacyjny i zawsze będzie łatwo jakby co wrócić. Czyli ulica Grodzka oraz ulica Kuśnierska. Zaraz przy bramie do zamku, które zdobią piękne panoplia. Panoplia, czyli męskie torsy, które są przyozdobione zdobyczami wojennymi. Co można zdobyć na wojnie? No to widać. Chociażby kule armatnie, miecze, a także beczki wina. To co ważniejsze, co fajniejsze. Także idąc ulicą Grodzką dojdziemy do katedry, no a oczywiście ulicą Kuśnierską idąc w dół zejdziemy do Podzamcza. Za naszymi plecami wspomniana wcześniej katedra Świętego Jakuba. A z kolei my teraz stoimy na ulicy Grodzkiej, która kiedyś była ulicą, w którą jechały orszaki prosto do zamku. I tutaj ustawiali się gapie, którzy mogli podziwiać swoich mordowładców, a także czuć ich splendor i opiewać ich chwałę. Pozostajemy jeszcze przy zamku, mianowicie na ulicy Kuśnierskiej, która niegdyś jeszcze była nazywana ulicą, właściwie to rynsztokiem śmierdzącym i tuchnącym. Teraz to się zmieniło. Ulica jest bardzo klimatyczna i słychać także cały czas rzępolenie, granie studentów Akademii Sztuki, co jeszcze dodaje nastroju. A my teraz zrobimy małą rekonstrukcję historyczną przy pomocy butelki. Z wodą, ale która... Ale woda nie śmierdzi. Woda co prawda nie śmierdzi, ale możemy sobie wyobrazić smrodek, na pewno nie ma żadnego problemu. Oto i cuchnąca, śmierdząca, nie, zwykła woda po prostu spływa sobie ulicą Kuśnierską. A kiedyś to były ścieki. Ścieki z zamku, ścieki z od okolicznych mieszkańców. No, takie to były realia. Dochodzimy do ulicy Panieńskiej, zaraz, która niegdyś była główną ulicą handlową na Podzamczu. I jej szerokość sięgała ile? 15 metrów. Jest to miejsce dla Podzamcza kluczowe, ponieważ właśnie tutaj jest dołek, w którym był Targ Warzywny, czyli początek Podzamcza. Coś więcej wiemy na temat Targu Warzywnego? Pierwszy rynek słowiański, który powstał w Szczecinie, a następnie rozwijały się dalej. Teraz mamy właściwie już w jednym miejscu na Podzamczu, bardzo blisko siebie, no, rynek warzywny, który wygląda jak wygląda, rynek nowy, który także wygląda jak wygląda, ponieważ teraz jest tam dużo samochodów, i rynek sienny, o który staramy się jak najbardziej dbać. Ulica Środowa, czy wiesz, jak ona się kiedyś nazywała? A dobrze, że pytasz, ponieważ już w XIII wieku była określona ulicą Przekupinów, czyli drobnych handlarzy, straganiarzy, którzy sprzedawali tutaj detalicznie warzywa, a także mydło, czy w późniejszym okresie nawet świece, korzystając z dobrej lokalizacji pomiędzy dwoma targami. Czyli dochodzimy do Targu Rybnego. Dochodzimy do ulicy Targ Rybny. Targ Rybny w Szczecinie już dobrze znany temat. No właśnie. Czy wy jako Podzamcze.org chcielibyście reaktywować? Targ Rybny Podzamczu bardzo na sercu leży. Już prowadzimy rozmowy z ZUT-em i z ERCIT-em. Pozyskujemy także kolejne firmy, które byłyby chętne, aby się wystawiać na takim targu, ponieważ nie chcielibyśmy, żeby to była rzecz jednorazowa, a cykliczna, tak żeby już tutaj był przywrócić tą kulturę spożywania ryb. To bardzo ciekawa kamienica. Warto zwrócić uwagę na przykład na to, jak zostały przedstawione w niej okna, które łączą zarówno stary styl ze współczesnym. I te mansardowe dachy. To przechodzimy na ulicę Sienną. Wchodzimy na ulicę Sienną, jedną z najokrutniejszych w całym Szczecinie, myślę. Ponieważ z jednej strony jest ściana Artusza Staromiejskiego, tak, w którym znajduje się aktualnie m.in. Muzeum Historii Szczecina. Teraz dochodzimy do Galerii Entazis, którą prowadzi artysta Maciej Włosiński, który jest jedną z osób, która była tutaj na Podzamczu, tym nowym, jako pierwsza. Także na pewno będzie jakaś ciekawa historia do powiedzenia. Dlaczego w ogóle pan postanowił tutaj być?
Znaczy w ogóle można powiedzieć, że od zgoła 50 lat ja tutaj zdzieram swoje własne kolana, także wychowałem się tutaj w tej przestrzeni. Potem jako architekt miałem okazję odrobinę partycypować w realizacji bardziej urbanistycznej tego miejsca, kiedy powstawało Podzamcze jako nowy pomysł organizmu łączącego Odrę z miastem. Tak? Więc parę rzeczy się na to nałożyło. Natomiast faktycznie te pierwsze lata tutaj młodzieńcze, kiedy jak wspomniałem, zdzierałem kolana, zostawiły jakiś ślad i dzisiaj niezależnie, czy jeżdżę po świecie, robię wystawy i inne historie, wracam tutaj, bo tu jest moje serce. Stwierdzam, że to jest takie tak zwane moje małe pueblo. Tu sobie siadam, tutaj pracuję, tu spotykam się z przyjaciółmi. Ta mała, najpiękniejsza moim zdaniem uliczka w Szczecinie, Sienna, jak Państwo będziecie mogli tu przyjść i zerknąć na lewo, na prawo, na rynek Sienny, zobaczycie, jak to cudownie z biegiem słońca potrafi nas mamić i uroczo zapraszać. Znajdujemy się na rynku Siennym, w absolutnym sercu Podzamcza, z którego także widać zamek, fragment tutaj zza budynków. Wieżą. Coś powiesz mi o tych dwóch budynkach? To są według mnie jedne z naprawdę najpiękniej zrobionych kamienic. Jak te kamienice powstawały tutaj w tym wyglądzie, to była taka zasada jeden architekt, jedna kamienica. Co efekt tego można w różny sposób interpretować. Warto zwrócić uwagę na fasady, chociażby pięknie zdobione. A z kolei w tamte... Ile dopatrzy się chłopców? Bardzo mnie to ciekawi, małych. A na fasadzie? Tak, tam na fasadzie, na tych bokach. Chłopców? Tak. Są, no, chłopcy, dzieci małe. Widzę jeden. Jedno. Widzę jednego, widzę drugiego, dobra. I ciekawe, czy ktoś się jeszcze dopatrzy trzeciego. Nasze gubienie się kończymy w kolejnym miejscu, w którym no, ciężko się zgubić, no, niestety. To jest na bulwarach, gdzie droga jest bardzo prosta, wzdłuż Odry. A także widok jest przepiękny. Już mamy tutaj nabrzeże Celne, które według mnie świadczy o bardzo fajnej tutaj połączeniu szczecińskiej historii z nowoczesnością. Zapach czekolady wieczorem, klimatyczny spacer po Podzamczu i Szczecin nocą. Czy może być coś bardziej klimatycznego? Do zobaczenia za 2 tygodnie.